Polska od ponad 2 miesięcy walczy z epidemią. Utrudnienia z nią związane nie dotyczą tylko przeciętnego Kowalskiego, ale mierzą się z nimi także instytucje, a wśród nich Raciborski Magistrat, w którym konieczne było zmodyfikowanie organizacji pracy i podjęcie niestandardowych działań. W momencie ogłoszenia stanu epidemii i pojawienia się zagrożenia dla działalności Urzędu Miasta, najważniejszym dla włodarzy Raciborza stało się utrzymanie ciągłości pracy. Działamy na 2 zmiany. W 2 niezależnych zespołach po to, aby w wypadku czy to zachorowania, czy też kwarantanny zawsze pozostała część osób w wydziale, która w sposób bezpieczny przejmie obowiązki pozostałych. Istotne dla prezydenta jest też zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, dlatego zdecydowano się na ograniczenie bezpośrednich kontaktów z klientami urzędu. Wszystkie sprawy, które wymagają bezpośredniej obecności danej osoby, która chce to zrobić, realizujemy przy pomocy specjalnego okienka, które zostało w tym celu uruchomione. Natomiast pozostałe sprawy, wszystko zdalnie, czy to tradycyjnie pisemnie do skrzynki podawczej lub mailem przy pomocy podpisu elektronicznego. Wszystko wspomagane oczywiście rozmowami telefonicznymi. Zmiany dotyczą także Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszkańcy proszeni byli o ograniczenie wizyt w jednostce i odsunięcie ich w czasie. Ale miasto musiało też wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy w czasie narodowej kwarantanny borykali się z wieloma problemami. Jednym z nich było wprowadzenie edukacji zdalnej dla dzieci i młodzieży, a nie wszyscy uczniowie mieli do dyspozycji własne komputery. Natychmiast zdecydowaliśmy się na udostępnienie sprzętu, który był w szkołach, ale też udało się pozyskać sprzęt od Fundacji Impact z Warszawy, 5 laptopów z dostępem do internetu, a potem środki z Ministerstwa Cyfryzacji, 44 laptopy, które trafiły do naszych uczniów. Niezależnie od tego udzieliliśmy też jako gmina wsparcia szkole sportowej przy ulicy Kozielskiej i szkole w Sudole, tej, którą prowadzi stowarzyszenie. Każda z tych szkół też otrzymała po 1 laptopie. Na pomoc prezydenta mogli także liczyć przedsiębiorcy. Czynsze za złotówkę dla tych wszystkich, którzy wynajmowali lokale od miasta, bez stawiania dodatkowych wymagań, bez specjalnych wniosków. Niezależnie od tego, na naszej stronie od pierwszych dni promowaliśmy też przedsiębiorców z branży gastronomicznej, ci, którzy mieli możliwość serwowania posiłków na wynos. Oprócz tego sporo szkoleń przy wsparciu inkubatora przedsiębiorczości, bo im zleciliśmy właśnie te zadania takie, nazwijmy to, miękkie w tym zakresie. Miasto w zakresie swoich zadań ma także obowiązek zaopatrzania w środki ochrony osobistej ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w zakresie swoich możliwości wyposażało w te materiały podległe jednostki, a nawet mieszkańców. Było ciężko jakiekolwiek środki ochrony indywidualnej, jak również płyny dezynfekujące. Powiem tak, odbijaliśmy się jak groch od ściany, kiedy pytaliśmy o różne materiały, różne środki. Niestety ciężko było załatwić, ale mimo tego, dzięki naszemu uporowi, i udało się po prostu pozyskać pewne ilości środków ochronnych. We współpracy z firmą Rakon i naszym więzieniem, które znajduje się na terenie Raciborza, oczywiście przy wielkim wsparciu ministra Michała Wosia i wiceministra Wójcika ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bo bez nich by się to nie odbyło, 50 tysięcy maseczek dla wszystkich mieszkańców za cenę praktycznie tylko materiału, więc warto było to przeprowadzić. Prezydent podkreśla, że miasto zdało egzamin w czasie pandemii. Natychmiastowa reakcja pozwoliła na wdrożenie niestandardowych działań. Już 3 kwietnia jako pierwsza gmina w województwie zorganizowała sesję rady online. I choć liczba zachorowań w Polsce powoli się zmniejsza, nie możemy jeszcze mówić o końcu epidemii, a miejskie służby wciąż muszą być w gotowości.
My cały czas działamy, monitorujemy sytuację, jaka jest w mieście. Na pewno niepokojące są wyniki badań na terenie województwa śląskiego. Nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, tym bardziej, że miasto Raciborz, w ogóle powiat raciborski, jest jakby związany i kulturowo, i społecznie z regionem rybnickim, zwłaszcza z kopalniami. Dużo osób tutaj pracuje z naszego terenu. Nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku i że dzięki dyscyplinie mieszkańców uda się tą epidemię zahamować. Na koniec przypomnijmy, że Biuro Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta na bieżąco informuje o zagrożeniach i przekazuje komunikaty, a ponadto przyjmuje zgłoszenia mieszkańców. Pracownicy biura dyżurują pod numerem telefonu 606 878 220 lub pod adresem e-mail zk@um.raciborz.pl.